Naukowcy na przestrzeni ostatnich lat odkryli już wiele niesamowitych rzeczy. Dzięki temu dowiedzieliśmy się więcej o starożytnych cywilizacjach, które istniały tysiące lat temu. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kolejne niezwykłe odkrycia dokonane przez naukowców. Zapraszam do oglądania. Szyb Ozyrysa. Pod wybrukowaną ulicą Hafre w egipskiej Gizie znajduje się szyb wypełniony wodą. W 1945 roku badacze dowiedzieli się, że przewodnicy wycieczek schodzili tam, by popływać, ale nie udało im się zbadać komory. W tym czasie szyb stał się popularnym miejscem do pływania i atrakcją dla osób wierzących, że miejsce to jest połączone z tunelami, które prowadziły do piramidy Cheopsa i Sfinksa. Po wielu opowieściach i spekulacjach egiptolog Zahi Hawass zbadał to miejsce. Nazwano je Szybem Ozyrysa. Jego zespół odkrył kompleks pomieszczeń, które znajdują się nawet 38 metrów pod ziemią. Mają 3 poziomy. Znaleźli co najmniej 7 sarkofagów należących do elitarnych kapłanów. 5 trumien zostało zabranych z tego miejsca, a 2 pozostawiono. Uważa się, że szyb Ozyrysa powstał około 600 roku przed naszą erą, ale wielu naukowców sądzi, że jest dużo starszy. Najgłębsze komnaty są zalane wodą i próby wypompowania jej skończyły się niepowodzeniem. Eksperci nie wiedzą, skąd pochodzi woda, ale jej poziom często się zmienia i jest niemożliwe, by się jej pozbyć. Niektórzy sądzą, że częściowo zanurzony sarkofag w jednej z krypt jest grobem boga Ozyrysa. Inni sugerują, że w szybie jest portal do innego wymiaru, ale tylko osoby z właściwym DNA mogą przez niego przejść. Trumna nigdy nie została otwarta, a jej zawartość pozostaje tajemnicą. Znajdują się tam również tunele połączone z kompleksem, które nie zostały jeszcze zbadane. Mogą się ciągnąć kilometrami. Możliwe, że sieć powstała wcześniej niż piramidy, a może nawet jest starsza niż sami Egipcjanie. Wyspa Bermeja. Kilka map Zatoki Meksykańskiej stworzonych między XVI a XX wiekiem przedstawia tajemniczą wyspę znaną jako Bermeja. Miała się znajdować na północ od meksykańskiego półwyspu Yucatan. Pierwszy raz pojawiła się w 1539 roku w hiszpańskim zbiorze na temat wysp. Mapa świata wyglądała nieco inaczej w 1539 roku. Dziwne, że potem Bermeja zniknęła ze wszystkich map. Próba zlokalizowania wyspy podczas badań w 1997 roku zakończyła się niepowodzeniem. Zainteresowanie wyspą wzrosło ponownie w 2008 roku, gdy władze zorientowały się, że znalezienie wyspy może być ważne w trakcie wyznaczania praw eksploatacji ropy naftowej. Zespół z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku rozpoczął rozległe badania, ale podobnie jak poprzednicy, nie odnalazł wyspy. Jeśli naprawdę istnieje, dałaby Meksykowi wyłączne prawo do obszaru, gdzie znajdują się ogromne pokłady ropy naftowej. Niemożność znalezienia wyspy dała początek teorii spiskowej, że CIA zniszczyła ją, by dać USA dostęp do tego terenu. Możliwe również, że pojawienie się wyspy na mapie było spowodowane błędem w tworzeniu mapy. Inna teoria mówi, że zmiany na dnie morza w połączeniu z podnoszeniem się poziomu wód zatopiły wyspę. To możliwe. Zdarzyło się tak z niektórymi wyspami Hawajów, Japonii i na Arktyce. Ale zagadka nie została rozwiązana do dzisiaj i być może nigdy nie dowiemy się, czy Bermeja naprawdę istniała i co się z nią stało. Lady Di. Robotnicy w Chinach przez przypadek natknęli się na niesamowity grób. Arystokratka Jin Zhui żyła w czasach dynastii Han prawie 2000 lat temu. Zwana Lady Di cieszyła się luksusowym życiem, rozrywkami muzycznymi, jedzeniem zarezerwowanym wyłącznie dla elity, makijażem i wyśmienitymi materiałami takimi jak jedwab. Grób Lady Di stał nietknięty przez prawie 2000 lat, do momentu, gdy pewnego dnia robotnicy budowlani odkryli go 12 metrów pod ziemią. Ku zaskoczeniu ekspertów, skóra, włosy i organy kobiety pozostały nietknięte. Analiza krwi wykazała, że zmarła na zawał serca.
Nikt nie wie, dlaczego ciało Lady Di zostało tak niesamowicie zachowane. Jej grób był obłożony grubą warstwą gliny, ziemi i węgla drzewnego, który absorbował tlen, co sprawiło, że był hermetycznie zamknięty. Ale nie rozwiązuje to zagadki. Jin Jui zmarła w 163 roku przed naszą erą w wieku 50 lat. Miała wiele problemów zdrowotnych, w tym choroby serca, kamicę żółciową, wysoki poziom cholesterolu i choroby wątroby. Została pochowana w eleganckim grobowcu, w którym było ponad 1000 przedmiotów, w tym akcesoria do makijażu, kosmetyki, tkaniny dekoracyjne, małe drewniane figurki przedstawiające jej służbę, a nawet posiłek do zjedzenia w życiu po życiu. Została złożona w najgłębszej trumnie spośród czterech innych, włożonych w siebie jak matrioszki. Jej ciało było zawinięte w 20 warstw jedwabiu i zanurzone w 80 litrach niezidentyfikowanej cieczy. Substancja okazała się nieco kwaśna, zawierała ślady magnezu, ale inne związki chemiczne są nieznane. Cokolwiek to jest, pomogło uczynić z Lady Di najlepiej zachowaną mumię, którą kiedykolwiek znaleziono. Kamień z Dighton. Przed 1680 rokiem ktoś nabazgrał szereg petroglifów na 40-tonowym głazie w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Berkeley w stanie Massachusetts. Nikt nie wie, kto wykonał napisy ani co one oznaczają. Pierwsza wzmianka na temat inskrypcji pochodzi z 1680 roku, gdy John Danforth zauważył częściowo zanurzony głaz i wykonał rysunek symboli, które zobaczył. Sugerował, że zostały one wykonane przez rdzennych Amerykanów. Większość współczesnych ekspertów mówi, że miał rację, ale pojawiają się również dziesiątki teorii spiskowych. XVIII-wieczny teolog i dydaktyk Ezra Stiles uważał, że kamień przedstawia wizytę Fenicjan w Ameryce Północnej. Podobne teorie mówią, że obrazki prezentują Wikingów, portugalskich odkrywców lub przybyszy z Kartaginy lub Azji. Nie wspominając o insynuacjach o wizycie starożytnych kosmitów. Głaz został usunięty z dna rzeki w 1963 roku, co dało badaczom możliwość lepszego badania obiektu, ale do dzisiaj nie udało im się rozwikłać zagadki. Taneczna plaga. Przez kilka miesięcy w 1518 roku mieszkańcy Strasburga w Alzacji, dzisiejszej Francji, byli pod wpływem dziwnego stanu, który powodował tańczenie. Tańce zostały opisane w kronikach historycznych, ale powody tego zachowania są nieznane. Wszystko zaczęło się, gdy kobieta znana jako Mrs. Trofia zaczęła niekontrolowanie tańczyć na ulicy. Inni dołączyli do niej, a były to głównie młode kobiety. Podczas szczytu plagi tańczyło nawet 400 osób. Podobno dziennie z tego powodu umierało 15 osób. Lokalne władze odnotowały dziwne zachowanie i pobyt tańczących w szpitalu. Lekarze ustalili, że nie byli opętani, ale ich krew była przegrzana. By ulżyć pacjentom w cierpieniach, lekarze wybudowali dla nich drewnianą scenę. Do dziś specjaliści nie są pewni, co powodowało taneczną plagę. Mówią, że mogło być to zatrute jedzenie lub rozpowszechnienie choroby psychicznej, na przykład zbiorowej histerii. A może wszyscy najedli się niebezpiecznych grzybów halucynogennych? W tym okresie Alzacja była nawiedzana przez falę chorób i głodu, a ludzie tam mieszkający byli znani z wiary w przesądy. W średniowieczu odnotowano tam co najmniej 7 tanecznych plag. Na szczęście ta z 1518 roku zakończyła się samoistnie po 3 miesiącach. Na tym kończymy ten odcinek. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale.